Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam trochę innych, dodatkowych cech użytkowych broni, o których zwykle się nie mówi i których jakby istnienie w świadomości przeciętnego użytkownika miecza prawie nigdy nie istnieje. Także nie zdziwi mnie, jeżeli zawartość tego materiału będzie dla wielu osób mocno odkrywcza lub mocno do tej pory nieznana. Jeżeli czasami zdarzyło Wam się zastanawiać, dlaczego na przykład jest tak, że jakiś miecz jest ciężki, a świetnie leży w ręce, albo jakiś miecz jest lekki, natomiast zachowuje się w sposób zupełnie nieprzewidywalny, dziwny i w ogóle w tej ręce nam się nie układa, to mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli Wam trochę głębiej i trochę szerzej spojrzeć na temat i pewne rzeczy powinien Wam również rozjaśnić. To, o czym będę mówił, nie jest ani proste, ani łatwe, dlatego, no, żeby uczynić ten odcinek trochę bardziej zjadliwym, niż mógłby on się stać, pozwoliłem sobie nie brnąć w szczegóły, nie zarzucać Was różnymi wzorami, formułami itd., które prawie do każdej z tych cech, o których będę dzisiaj mówił, mogą być dopisane. Dlatego dla osób chętnych, bardziej zainteresowanych tematem, polecam zajrzeć w opis filmu, gdzie znajdziecie kilka linków do artykułów, opracowań, tego tematu, który dzisiaj będę poruszał, które wyszły jakby spod pióra osób, które troszeczkę lepiej znają się na tej materii ode mnie. Kolejnym parametrem, który warto brać pod uwagę, oceniając miecz, jest tak zwane center of percussion, czyli no, centrum uderzenia, punkt uderzenia, jakkolwiek by spróbować to przetłumaczyć. Jeżeli wcześniej nie spotkaliście się z tym terminem, specjalnie mnie to nie zdziwi, ponieważ nie jest on specjalnie popularny, przynajmniej w literaturze polskiej, literaturze bronioznawczej, z którą się spotkałem. Niewiele osób w ogóle zwraca na to uwagę. Natomiast no, samo istnienie czegoś takiego no, ma kapitalne znaczenie dla właściwości użytkowych broni, no i nie tylko broni, dlatego że z no, różnymi definicjami tego, czym jest właśnie center of percussion, ten punkt uderzeń, no, spotkacie się na przykład w przypadku analizy sportowej różnych dyscyplin, których no, wybija się w różny sposób piłkę przy pomocy narzędzia, tak? Golfa, tenisa, bejsbola, etc., etc. W tych sportach możecie spotkać się również z takim pojęciem jak sweet spot. Sweet spot jest to miejsce, w którym, jakby, którym uderzając piłkę mamy najmniejsze drganie na dłoni, a jednocześnie mamy największą siłę wybicia. No, oczywiście miecz nie jest kijem, nie uderzamy piłki, tylko no, tniemy cele i tak dalej, więc używanie tego sformułowania nie jest tutaj specjalnie fortunne. Natomiast warto też pamiętać, że czasami mogą te dwa terminy być stosowane wymiennie. Jak zatem wyznaczyć nasze center of percussion? Pierwsze, co będzie nam potrzebne, to oczywiście miecz. Drugie, to kawałek drąga. Drąg będzie potrzebny nam po to, abyśmy mieli cel, w który możemy uderzać, dlatego nie może on być zbyt mały, no, powinien być dość słusznych rozmiarów. No i teraz tak, bardzo prosty test. Trzymamy drąga w jednej ręce i uderzamy nim mieczem w drugiej ręce. Szukamy tego miejsca, w którym nasze siły uderzenia, drgania na ręce będą jak największe, a jednocześnie odbicie będzie stosunkowo minimalne. Jeżeli przejdziemy tutaj, troszeczkę zbyt daleko, od razu zobaczymy, że jakby ta siła uderzenia, ona całkowicie niby idzie w materiał, no ale nie jest ona duża. Jeżeli będziemy przechodzić trochę w tę stronę, to w tym mniej więcej miejscu zobaczymy takie optimum. Tutaj drgania dla ręki nie ma prawie w ogóle, natomiast siła jest bardzo, bardzo duża. Mogę Wam pokazać tutaj. To są wżery, które powstają przez takie uderzanie. A ja nie uderzam jakby z daleka. Ok. Więc tak, uderzamy parę razy i szukamy tego miejsca. Jeżeli będziemy za bardzo w stronę sztyku, to jak widać miecz będzie się po prostu odbijał. Natomiast siła tutaj nie będzie specjalnie duża. No i tak, na tym mieczu... O, to jest mniej więcej to miejsce, w którym mamy center of percussion dla tego miecza. Warto wyznaczać je nie tylko dla broni ostrej, ale również dla mieczy treningowych, dlatego że jakby położenie tego punktu bardzo mocno wpływa nam na to, w jaki sposób używamy miecza i na przykład na jakim dystansie pracujemy głownią, dlatego że
im bardziej optymalnego dystansu będziemy wykonywać cięcia, no tym lepiej jakby potem ta nasza wiedza i nasze doświadczenie będzie przekładało się na no jakby doświadczenie praktyczne i walkę bronią ostrą. Jest dość prawdopodobne, że nawet jeżeli spotkaliście się wcześniej z czymś takim jak Center of Percussion, mieliście również do czynienia z nieprawidłową metodą jego wyznaczania. Mam tutaj na myśli oczywiście uderzanie jakby w bok miecza i szukanie tego miejsca, w którym nie pojawiają nam się drgania na głowie. W ten sposób nie wyznacza się Center of Percussion, w ten sposób wyznacza się tak zwane węzły wibracji. To też jest ważny parametr, natomiast jakby jego znaczenie nie dotyczy ostrzy, tak? COP jest ważne, dlatego że dotyczy krawędzi tnącej. To jest to miejsce, w którym nasz miecz przy uderzeniu będzie miał największą siłę efektywną, powodował najmniejsze jakby obciążenie ręki i po prostu będzie ciął najlepiej. W przypadku węzłów wibracji one bardzo często występują w podobnym rejonie co nasze COP, natomiast dotyczą one płazów. Tak? Jeżeli wprowadzamy miecz w drgania i ten miecz zaczyna nam drgać w tej płaszczyźnie, i tutaj mniej więcej mamy ten nasz punkt, gdzie te drgania nie występują, czyli ten właśnie węzeł fali, węzeł wibracji, jakkolwiek by go nie nazwać, no to oczywiście szukamy to dla płazów. Płazami nie tniemy, więc są to dwa zupełnie różne parametry. Ten parametr warto również wyznaczyć, dlatego że częściowo pokazuje on, jak bardzo elastyczną mamy głownię. I tak dla porównania może na przykład wezmę miecz, który ma bardzo dużą elastyczność boczną i coś takiego od razu możemy wychwycić. Ostatnim parametrem, który warto brać pod uwagę wyznaczając cechy użytkowe broni, jest pivot point, czyli punkt obrotu, oś obrotu i tak dalej. Parametr ten pokazuje nam, w jaki sposób dystrybuowana jest masa na naszej głowni i w jaki sposób ten miecz będzie zachowywał się w momencie, kiedy wykonamy nim akcję. Ten parametr już nie bierze się jakby z żadnych elementów jakościowych stali, różnych elementów dotyczących giętkości, elastyczności, etc. Tutaj znaczenie ma tylko i wyłącznie to, jak miecz jest zbudowany, ile waży głowica, jak długa jest głownia, etc. Także on pokazuje nam, w jaki sposób możemy tym mieczem efektywnie władać. I teraz tak, jak to zrobić? Bierzemy sobie miecz do ręki i zaczynamy wykonywać nim takie ruchy. Dzięki temu pojawia nam się taki punkt na głowni, w którym mamy wyraźnie oś obrotu. To jest mniej więcej tutaj, w okolicach mojej twarzy. Tak jak widać, ten punkt dla tego miecza znajduje się w bardzo dużym, bardzo bliskim sąsiedztwie jakby zarówno naszego węzła fali, czyli Nodes of Vibration, jak i naszego COP. Natomiast nie jest tak zawsze i wszystkie te trzy parametry warto sprawdzać, dlatego że, okej, dla tego miecza te trzy parametry są prawie tym samym. Więc w zasadzie można by sprawdzić jeden i byłoby z głowy. Natomiast jeżeli będziecie mieli głownię, która jest mocno wyspecjalizowana w jakimś rodzaju akcji, jest mocno przeważona, ma dystrybucję masy zaburzoną jakby względem tego, co ma ten miecz, czyli na przykład mamy do czynienia z jednej strony z rapierem, z drugiej strony z tasakiem, położenie tych trzech punktów może być zupełnie inne i mogą one wypadać w zupełnie różnych miejscach. Warto brać to pod uwagę. I warto też również ten element sprawdzać, aby ocenić, w jaki sposób nasz miecz zachowa się, kiedy już faktycznie będziemy wykonywać nim uderzenia. Ponieważ pozwala to ocenić, czy mamy do czynienia z głownią, która tylko wygląda na przykład, jakby była wyspecjalizowana w jakimś rodzaju akcji, czy faktycznie układa się w naszej dłoni w taki sposób, że jest do tej akcji predysponowana.